Do wypadku doszło około godziny 7:20. Kierujący samochodem osobowym Subaru, obywatel Rosji, zjechał na przeciwległy pas ruchu wprost pod jadącą z naprzeciwka ciężarówkę. Doszło do zderzenia, w wyniku którego na miejscu zginęły 3 osoby, w tym 11-letnia dziewczynka. 4 z pasażerów w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala śmigłowcem. Ofiary to rodzina? Tak, z wstępnych ustaleń wynika, że jest to rodzina. Co mogło być przyczyną wypadku? Ustali to nasze dochodzenie.